Mikołaj Jakubczak, zawodnik LKS Orkan Ostrzeszów. Mikołaj, opowiedz nam o swoich dotychczasowych sukcesach. Największym moim osiągnięciem jest awans na Mistrzostwa Europy juniorów Grosseto w tym roku. A tak to zdobyłem kilka razy medale na Mistrzostwach Polski. Od jak dawna trwa Twoje zamiłowanie do sportu i dlaczego wybrałeś akurat tę dyscyplinę? Sportem interesowałem się już w szkole podstawowej, gdzie trenowała mnie moja nauczycielka WF-u. I w szóstej klasie podstawówki zacząłem już grać w klubie, w piłkę nożną. Pograłem sobie tam rok, ale zabrał mnie klub Orkan Ostrzeszów właśnie na obóz szkoleniowy do Spały. Potrenowałem tam chyba 7 dni, z tego co dobrze pamiętam, z trenerką, rekordzistką Polski skoków dal kobiet, panią Sałatą. I stwierdziłem, że to bardziej mnie interesuje niż piłka nożna i poszedłem właśnie tą drogą. Twoi rodzice i przyjaciele zawsze Cię wspierają? Tak, oczywiście. Wspiera mnie dziewczyna, wspierają mnie rodzice. Zawsze są ze mną na zawodach, jeśli tylko mogą. Czy to we Wrocławiu, gdzie startuję często treningowo, czy nawet jak jadę gdzieś dalej na Mistrzostwa Polski. Mama była ze mną razem w Krakowie, gdzie ustanowiłem rekord życiowy, gdzie wypełniłem wskaźnik PESLA na Mistrzostwa Europy Juniorów. A to chyba niesamowicie pomaga, prawda? Tak, tak. Jeśli mam jakąś pomocną dłoń na trybunach i nie jest to trener, bo trener często wymaga bardzo dużo ode mnie, jeśli jest to mama, gdzie mogę jakoś tak pogadać sobie od serca, to jest dużo łatwiej. Czyli z trenerem tak rozumiem, że trudne treningi, tak? Że daje wycisk? No tak, trener jest od tego, żeby dać wycisk. Ja wiadomo, pomaga nam jak może, ale no też wymaga, bo musi wymagać. Jakie masz plany na przyszłość? Trenować jak tylko długo mogę, jak tylko długo będę miał zdrowie, ale skończyć też studia, a studiuję fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Jest z nami również mama Mikołaja, pani Ania. Proszę mi powiedzieć, z których sukcesów jest pani najbardziej dumna? No najbardziej jestem dumna z tego, jak zobaczyłam syna w barwach naszych polskich na zawodach międzynarodowych. Pierwszy raz reprezentował nasz kraj na meczu wielobojowym w Pradze, a drugi raz już na mistrzostwach, na poważnej imprezie, na mistrzostwach juniorów w lekkoatletyce w Grosseto we Włoszech. To było dla mnie najbardziej wzruszające momenty. Co pani czuła? No radość oczywiście, wielką dumę. No i wiedziałam, że to było jego spełnienie na razie, na dzisiaj marzeń, że to się udało mu osiągnąć. To bardzo radość i dumę przede wszystkim. Dużo pani później przyjmowała tych gratulacji tutaj od wszystkich mieszkańców? Tak. Mieszkańcy Mąkoszyc interesują się dosyć mocno i nie mogę powiedzieć, zawsze gratulują, zawsze jak tylko dowiedzą się o sukcesach, to wspierają nas tutaj i też mamy tutaj duże poparcie. Chciałaby pani, żeby pani syn związał tutaj przyszłość ze sportem? Tak, to jest jego wybór. No i musimy się z tym pogodzić. Jest to ciężka droga, bardzo ciężka, no ale jak każda droga, jak większość dróg życiowych, musimy się z tym pogodzić w wyborach naszych dzieci. Jesteśmy dumni z tego powodu, no to jest dobra droga, myślę. Kształtuje charakter, sport zawsze kształtuje, uczy dużo pracy, stawiania celów sobie i myślę, że to będzie dla niego dobre na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję.